To jest skrzyżowanie biblioteki z klubem, to jest gdzieś jakaś taka, nie to świetlica, nie to dom kultury. Miejsce generalnie, w którym ludzie przychodzą i za darmo, dlatego że są obywatelami państwa polskiego, spędzają czas, a państwo polskie w swojej fantastyczności nie dość, że zapewnia im to miejsce, gdzie nie kapie im na głowę, to jeszcze zapewnia im nauczycielkę, która to nauczycielka, świeżo ukończywszy studia na kierunku polonistyka, ma do przekazania wam, moi drodzy, którzy się tutaj znaleźli, pewien pakiet wiedzy. I wy w tym materiale, w tym miejscu stajecie się grupą, a ona się staje waszym przewodnikiem po świecie polszczyzny. Czyli że to jest nerwowa sytuacja teraz powstaje, tak? Że to jest takie, że ja się nie wiem, przestraszę też, tak? Nie, no, znaczy, ale to jest dobre, bo to jest takie... A nie wiemy, jak zareagujesz. Poczekaj, niech się rozwinie. Dzieciaków to zguba największa. Po dragi sięga i świat swój uwiększa. A zajrzyj do wnętrza. Zajrzyj do wnętrza. Naszym celem tutaj, dzisiaj w ogóle całej tego przedsięwzięcia jest pokazanie takiej przestrzeni, że polszczyzna, że kultura jako taka w takim wydaniu, że jest osoba młoda, która wchodzi z pewną wiedzą i są osoby, które są ciekawe tej wiedzy, że ta kultura, ta przestrzeń spotkania jest wartością. Czy koleżanka słuchała, może wyjść na papierosa? Teraz nic się nie dzieje. My już mamy naprawdę, chyba wiemy, w co gramy. I to, co gramy, nazywa się dobre aktorstwo. Kręcimy ostatnie sceny już na dzisiaj w rolach głównych naszego filmiku. Justyna Suwała, Ewa Szykulska, Marian Dziędzie, Bricktop i inni statyści oraz za kamerą Tomasz Woźniczka, Maciek Czułowski, pion produkcyjno-reżyserski to Piotr Tarnowis, Cyprian Dymianiuk. Było super! Chciałem podziękować wszystkim za to, że jest godzina 18, a my mamy wyrobiony plan zaplanowany na 19.30. Dziękuję bardzo! Tak, mam jeszcze raz powiedzieć dziękuję serdecznie, koniec zdjęć. Uwaga! Słuchajcie, musimy to zrobić jeszcze raz. Dziękuję serdecznie, koniec zdjęć! Bardzo fajnie.